Cześć moi drodzy, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest Angry Birds. Zaczynamy, kontynuujemy nasze odcinki z Angry Birds. Słuchajcie, ja sobie tutaj, o, poprawię wszystko, kamerki i w ogóle wszystkie inne pętelki. Moi kochani, jak widzicie, mamy w październik, oktober. No i co my mamy tutaj? Jakiś item z setu dla... W 35 szans remove positive effect from target. Aha, no i widzicie. To jest bardzo fajny item, będziemy starali się go zbierać. Jedna złota monetka dla nas. No i to, tutaj jeszcze jakieś zasoby dostaniemy. Oj, muszę przykryć tutaj mój odszumiacz, moi drodzy. Odklikacz tak zwany. O, tutaj jest, moi drodzy, świnka, pokonamy sobie ją. Zastanawiacie, oj, może jeszcze troszkę kamerę obniżę. Opa! Moi kochani, jeżeli zastanawiacie się, jak robię to, żeby nie było słychać kliknięć na u mnie, na... Zaatakujmy, aha, nie mam setu, rzeczywiście, czytałem wcześniej komentarze, przeglądałem i muszę poprawić sobie set do czeka, ale tak już abstrahując, oderwanie od tego, chciałbym dokończyć swoją myśl, mianowicie... Moi drodzy, tutaj jest ten secik cały. Właśnie. Tutaj zrobimy sobie od Bartka, dzięki Bartku za losowanie. Jeżeli chcecie, żeby nie było słychać kliknięć na waszym nagraniu myszki, to jest mój odszumiacz. Proszę bardzo. Po prostu daję jakiś materiał, moi drodzy, na rękę, przykrywam tam, gdzie klikam myszką i wtedy tłumi to te dźwięki. No niestety nic ciekawego nam nie wypadło. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mój drogi. Troszkę gardło mnie boli, tu jeszcze zrobimy sobie, o, załaduje się nam coś, czuję świnka zaraz i będzie jakiś rolik, wykonamy rola. No i lecimy, Marcin, kiedy Lego? Mój drogi Marcinie, Lego staram się wrzucać te odcinki co jakiś czas na tym kanale. Pamiętajcie moi drodzy, apeluję was teraz do wszystkich, że ja mam kanał poświęcony stricte Lego, nazywa się Lego Worlds. Link do niego jest w opisie do tego filmu, czyli tam niżej musicie pokaż więcej kliknąć, tam się rozwija wam napisy. I tam jest kanał poświęcony Lego i tam prawie codziennie wrzucam 10-15-minutowy film z różnych gier Lego, gdzie prezentuję również postać, jest gameplay tą postacią, czyli taka rozgrywka. Dobrze, zróbmy sobie filmik. Także warto, moi drodzy, sobie tam też zaglądać na ten kanał. Jak pamiętacie, może też część was śledziła mojego Facebooka, mam też kanał, stworzyłem. Przyznam się wam do czegoś, ja jestem pedantyczny. Pedantyczna osoba to jest taka, która przesadnie dba o porządek. No i stworzyłem ten kanał, bo jak zauważyliście, troszkę się chaos zaczął tworzyć na kanale Brod Kids, bo za dużo gier sportowych wrzucałem, była FIFA, był NBA, potem Tony Hawk miał dojść. No i słuchajcie, tego było trochę za dużo i pomyślałem tak, stworzę też kanał sportowy i tam będę wrzucał gry sportowe z takiego gatunku. No i tak też uczyniłem, link do niego też jest tam w opisie. Zobaczmy, jakiś set nowy jest do Matyldy. Okej, zwiększa atak. No i ten secik jest bardzo fajny, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że uda nam się go zdobyć. Bardzo ładny. Ile tu jest szans? Tu jest 35 szans, więc jest fajny secik. Podoba mi się. Mam nadzieję, że uda nam się go, słuchajcie, zdobyć. Ja jeszcze sobie wejdę tutaj, bo może mamy dodatkowego rola. No i tak wygląda, jeżeli chodzi o ten kanał. Zapraszam was, zapraszam te osoby, które lubią gry sportowe u mnie na kanale. Także Brod Sport również w opisie. Tam w opisie są w ogóle reszta moich kanałów, więc jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam. Ktoś może powiedzieć, że to jest, o, Brod, ty robisz wszystko dla pieniędzy, to jest skok na kasę. I to jest złe myślenie, wiecie dlaczego? Bo jeżeli rzeczywiście chciałbym zarabiać z tych, taki być pazerny na te pieniądze, bo pomyślicie sobie, a założyłeś kolejny kanał, o, to chcesz mieć więcej pieniędzy. Moi drodzy, praktycznie i teoretycznie więcej pieniędzy miałbym, jeżeli dalej bym wrzucał te odcinki z gier sportowych na Brod Kidsa. Na pewno już się domyślacie dlaczego. Odpowiedź jest prosta, na pewno ją znacie. Wy jesteście bardzo inteligentni, moi widzowie są super, naprawdę, i myślę, że się domyślacie, że rozumiecie. Tak, wiecie? Już potwierdzę waszą opinię, mianowicie
na Brodkicie mam o wiele więcej widzów, tak? Subskrybentów, dużo osób mnie ogląda, także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i dlatego, wiecie, więcej widzów, więcej wyświetleń, czyli na Brodkicie, jakbym rzucał te filmy, to bym miał więcej, bym zarobił. A ja wrzucam na kanał, gdzie w ogóle praktycznie widzów nie ma, więc tych wyświetleń jest bardzo mało. Bo YouTuber zarabia... liczy się wyświetlenie reklamy, więc moi drodzy, teoretycznie ja ten kanał nie założyłem po to, żeby zarabiać, chociaż oczywiście ja utrzymuję się z YouTube'a, więc też zarobek jest ważny, prawda? No ale główna myśl, która mi świeciła, jest to, że ja robię, wrzucałbym po 8 filmów dziennie na Brodkica, to jest też za dużo i dlatego ja też pedantyczny troszkę jestem i chciałem właśnie coś takiego zrobić i dlatego jest kanał sportowy. Mam nadzieję, że myślę, że to na pewno rozumiecie, jesteście bardzo inteligentną widownią. Mam najlepszych widzów na świecie, także no, nie da się ukryć, że na pewno zrozumieliście, jaka idea, jaki cel mi przyświecał, moi drodzy. No ale to tak abstrahując już, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. Brod, o Kuba. Kuba zawsze ma jakąś fajną poradę. Moi widzowie to zawsze porady mają super. Dobra, okej. Okay. Możemy zrobić tak, no i zobaczymy, jak potoczy się Brod. Gdy masz załadowaną złotą świnię, że nie możesz się zatrzymać ładowania, czyli masz 100% ładowania, nadal się ładuje, to masz większą szansę na jeszcze lepszy item niż epicki. W fladze na arenie daj ten set, bo zawsze set jest bardzo dobry, a tak poza tym wczoraj miałem tę szansę 5% większą i zgadnij, co mi wypadło. 3 epickie sety, 1 do Reda, 2 do Mat... Kuba, gratuluję Ci, no super, naprawdę, wow. No to coś pięknego. O, czemu ja nie zaatakowałem jeszcze tym ptakiem? Dziwne, czemu się... Ciekawe. Dobra, zrobimy heala. No i powinno być ok, pięknie. Tylko czemu ja mam tutaj tego? Ja chcę paladyna, moi drodzy. No, pozdrawiam Cię, Kubo, i gratuluję Ci, naprawdę. Olaf, Brod, czekaj, miałeś jakiegoś... Nie, ja nie mam baga, żadnego baga nie miałem. Błędu żadnego nie miałem z Angry Birds. Natomiast jeden z widzów napisał w poprzednim odcinku, że miał jakiegoś baga, że mu non-stop wypadały epickie itemy. O to mi chodziło. Ja same baga nie miałem. Chyba, że ten bug, ten błąd gry z tą świnką, gdzie nie mogłem... Gdzie się gra po prostu zacinała, to jedyny taki mój błąd. No, moi drodzy, zmieńmy sobie na tego paladyna, bo to jest zawsze dodatkowe leczenie i wolę mieć paladyna ze sobą. Szczerze mówiąc. No właśnie, i kontynuujemy nasze tutaj zmagania. Ja mam tak, że znajomi ładują świnkę, robią tak, klikaj w świnkę, a znajomi ładują, wchodzę w świnkę i znowu klikam na nią i tak dalej. Taki błąd jest? Ciekawe. Dobra, sprawdźmy, moi drodzy, czy nie możemy czegoś dokupić sobie, jakichś setów, znaczy może ulepszeń dla ptaków. Mamy coś ciekawego, Matylda. No i tyle w sumie. O, proszę bardzo, zarobimy sobie jakieś monety, przyda nam się na pewno. Dalmatian, haha, mój komentarz jako pierwszy przeczytany na odcinku. Zaszczyt to jest dla mnie, moi drodzy, dla mnie jest zaszczytem to, że mogę dla was tworzyć filmy. To jest dla mnie zaszczyt. Wy nie powinniście się czuć zaszczyceni, że ja wam wyświetlam wasze komentarze, bo ja jestem zaszczycony, tak naprawdę, że mogę to dla was zrobić. Moi drodzy, weźmy sobie tego palka od Kamila i tak i lecimy. Ja jestem zaszczycony, że mogę dla was tworzyć i z wami rozmawiać. Dla mnie to jest bardzo ważne, moi drodzy. Kiedy Momio, Paolo? To jest dobre pytanie. Ja, pamiętacie, ja kiedyś wam opowiadałem, że mi się... ale obrażenia. Pięknie. Mi się, słuchajcie, skraszowała BlueStack i wszystko mi się usunęło, więc Momio będę musiał od nowa zainstalować. Ale niebawem na pewno będzie, nie martwcie się o to. Dobra. Zróbmy tak. Dobra, no troszkę... No nie wiem, czy uda mi się... Ile on zada obrażeń? 630, ile masz AP, moja droga? Dobra, jakoś to przetrwam zapewne. Hmm.
Raczej nie pokonam go w ten sposób, żeby... No nie bardzo. No właśnie, to się uleczmy od razu. Chociaż tyle. Dobra, lecimy dalej. Także Paolo, Momio będzie niebawem, jak go zainstaluję. Pozdrawiam cię w ogóle. Marzena Brod, nagraj Trove ze mną. To znaczy... No z Trove'em jest o tyle problem, że no nie gram zbyt często w niego. No i zobaczymy, słuchajcie. Jest problem z tymi świnkami. To wielki. Dobra, okej. Okay. Tego mamy załatwionego. Możemy lecieć w ten sposób. Dobrze. Róbmy tak jeszcze zawczasu. Okej, okay, ten jest wyłączony z gry. Został nam jeszcze jeden. Słuchajcie. Tutaj pokonamy tego, okej. Okay. I ten też będzie wyłączony, więc możemy się wyhealować. No i teraz tak. Dodamy bonusowy atak temu Redowi. No i zobaczymy. Pozdrawiam cię, Marzeno. Krzysiu, tylko 30 srebrnych monet brakuje mi do zakupu kapłanki do Matyldy. Łap łapkę, dzięki mój drogi, gratuluję ci, mam nadzieję, że jak już teraz nagrywam ten odcinek, to już właśnie masz ten uzbieraną tą wymaganą ilość. Zapewne tak jest, w to wierzę. No i trzymam kciuki dalej za ciebie. Pozdrawiam, Krzysiu. Dobra, widzę, że się wszyscy na Reda naszego biednego uwzięli. Zaczyna czaka. Zróbmy coś takiego, zobaczymy, czy się uda. Okej, to powinno pomóc. Dobra, chyba jest okej. Sobie się uleczymy tutaj jeszcze przy okazji. Okej, pięknie. Pięknie to poszło. Olaf, ostatnia klasa dla Matyldy kosztuje 2000 monet. Ja mam z 5000, a nie wiem co, na co wydać. Monety mam z eventów, ale dlaczego zawsze na pierwszym miejscu jestem, a mam 24 level? Nie wiem, Olafie, dlaczego tak jest. Ciekawe. Jest bardzo intrygujące. Dobra, pokonajmy od razu tych tutaj, tego, co zadaje największe obrażenia. Dobrze, że miałem odporność tutaj włączoną. Dobra, dobijmy. Pięknie tu zrobimy w sumie tak i się uleczymy. No i bardzo ładnie, słuchajcie, bardzo ładnie to zaczyna działać. Jan, bardzo ważne, w dżungli są niebieskie wrota, gdzie jest dungeon. W wirze jest boss, leci tytanowa łapka z Krainy Oz. Dzięki za łapkę, Jan, i pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za te informacje, na pewno się przydadzą i na pewno je wykorzystamy. Zaraz to musimy zobaczyć. Zróbmy jeszcze tak. Dobra, tylko mówisz, że tutaj w dżungli są niebieskie wrota. Ciekawe. O, on się wyhealował. Ej, nieładnie tak robić. Nieładnie mi się tutaj healować. Uuu, krytyk wszedł. Uuu, jak mi przykro. No dobrze, został nam ostatni do pokonania tutaj, moi drodzy, bosik. Ciekawe, no ten... Uuu, ale klucha. O Boże, ile on ma HP. Trochę niefartownie, no ale zróbmy coś takiego. Powinno być dużo obrażeń mu zadamy. Bardzo ładnie. No, powiem wam szczerze, że powinno być dobrze. Zrzucamy jeszcze raz. Powinniśmy go pokonać już w następnej turze. Mam taką przynajmniej nadzieję. Zróbmy tak. Dobra. Jest. Pięknie. Udało się. Bardzo ładnie, moi drodzy. Udało się to zrobić. Kiedy Lego? Niko, już o tym mówiłem, także zapraszam was na ten kanał, który jest poświęcony Lego. Link do niego jest w opisie do filmu. Także zapraszam was bardzo serdecznie. No dobrze, porosujemy sobie tutaj, moi kochani, te pieniądze, bo chciałbym mieć maksymalną ilość tych monet, bo one są nam potrzebne tak naprawdę. No niestety nie mamy szczęścia, ale będę się upierał, będę losował, moi kochani. Dobra. No wreszcie się udało. Mamy teraz bonusowe srebrne monety i na pewno je wydamy, moi kochani.
No i dobrze. Zobaczmy, ile ich uzbieraliśmy już. No już mam 1000, więc jest może być. Sprawdźmy, czy mamy tutaj jakieś surowce gdzieś na do zdobycia, moi kochani. Ale chyba nie ma. Chyba nie ma tu nic dodatkowego, co możemy sobie wziąć. No a moi drodzy, ja będę kończył na tym ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zostawcie łapkę w górę i zapraszam do subskrybowania kanału. No i napiszcie komentarz, żebym mógł z wami porozmawiać. Trzymajcie się, cześć!